zostaje. Mam ważny kontrakt, ale również dlatego, między innymi, że czuję się tu dobrze. Jest to bardzo dobra atmosfera do gry, do życia. Poznałem tutaj wielu wspaniałych ludzi i ogólnie uważam, że jest to jedna z lepszych albo z najlepszej atmosfery, jeżeli chodzi o warunki meczowe, o kibiców, o mecze. Na pewno potwierdziły się co do kibiców i atmosfery, która jest na tej hali. Kibice no oczywiście dają z siebie maksa i jest to czuć. Czujemy wasze wsparcie, czujemy wasz doping. Czujemy się naprawdę świetnie, jeżeli jesteście i tak nas dopingujecie. Także to w zupełności się potwierdza. Czy mnie coś zaskoczyło? Nie wydaje mi się. Naprawdę wszystko jest tutaj na tak. Jest to bardzo fajne miasto, wszędzie jest blisko. Jest kilka fajnych miejsc, gdzie można wyjść na kawkę, na obiad, więc jest wszystko na tak. Mnóstwo trenerów miałem w swojej karierze. Przychodzi nowy trener do nas. Osobiście nie miałem nigdy do czynienia z trenerem Igorem, ale zrobiłem lekki wywiad, podpytałem swoich kolegów, którzy współpracowali z nim właśnie i w reprezentacji Serbii. Z Milanem Katiczem porozmawiałem i z Miladem Ebadipurem z reprezentacji Iranu, gdzie ostatni czas współpracował trener. Trafiłem tylko na bardzo dobre i pozytywne opinie i relacje. Powiedzieli, że bardzo dobrze się współpracuje, że bardzo dobrze się trenuje, dobrze przeprowadza te treningi. Jak obserwowałem na meczach w telewizji, widać było, że potrafi stworzyć dobrą atmosferę do gry, więc jestem dobrej myśli, że zrobi dobrą atmosferę pracy, tak żeby walczyć o te najwyższe cele i myślę, że po to tu przychodzi, żeby my razem z nim sięgali po te najwyższe cele.